Fort Szczęśliwice. Chciałbym opowiedzieć o mało znanym, a niezwykłym miejscu w Warszawie, jakim jest Fort Szczęśliwice. Znajduje się on na Ochocie między ulicami Zadumaną, Drawską, Śmigłowca, Miążejewską i Alejami Jerozolimskimi. Dla tych, którzy nie znają dobrze tych okolic, dodam, że jest to niedaleko Parku Szczęśliwickiego. O tym miejscu powiedział mi tata i kilka lat temu wybraliśmy się tam na wycieczkę. Zastaliśmy stare ceglane mury i budynki, które jak się później dowiedziałem, mają ponad 130 lat. Odważni mogą pozwiedzać zabytkowe pomieszczenia lub pójść wśród gęstwiny krzewów, aby dotrzeć do jeziorka, które jest pozostałością po starej fosie. Można też wdrapać się na szczyt koszar po stromych skarpach na bokach i obejrzeć panoramę Warszawy. Widać stamtąd pobliskie centra handlowe, a dalej wieżowce w centrum oraz Pałac Kultury i Nauki. Historia fortu. Teraz chciałbym opowiedzieć trochę o historii Fortu Szczęśliwice. Forty to elementy twierdzy, które były przystosowane do samodzielnej obrony. Mówiąc krótko, w fortach przebywali żołnierze, którzy mieli broń, amunicję i byli stale przygotowani do walki. Fort Szczęśliwice został zbudowany w latach 80. XIX wieku na terenie dawnej wsi Szczęśliwice. Należał do twierdzy Warszawa, a więc do zespołu 29 fortyfikacji zbudowanych wokół miasta. Został wzniesiony na rozkaz władz Imperium Rosyjskiego i nazwany był Fortem Szcza, od nazwy jednej z rosyjskich liter. Rosjanie chcieli zbudować sieć umocnień, aby bronić się przed Niemcami oraz Austro-Węgrami i wzmacniać swoje pozycje po tej stronie Europy. Fort powstał na planie pięcioboku. Był otoczony suchą fosą, która w późniejszych czasach wypełniła się wodą. W skład fortu wchodziły koszary, w których przebywali żołnierze, dwa schrony oraz kaponiery, czyli umocnione budowle z małymi okienkami do strzelania. Budowa twierdzy trwała bardzo długo, tak więc gdy obiekt już powstał, okazał się przestarzały i wymagał modernizacji. Po 1909 roku władze Imperium Rosyjskiego postanowiły zniszczyć strategiczne obiekty twierdzy Warszawa. Rosja nie miała już pieniędzy na inwestowanie w kolejne umocnienia, a nie chcąc zostawiać ich wrogom, sama zniszczyła ich część. Wtedy też zburzono schrony i kaponiery Fortu Szczęśliwice. Do dzisiaj pozostały, obsypane ziemią i porośnięte gęstymi krzewami, dwa budynki koszar. Teraz Fort Szczęśliwice jest zaśmiecony, zniszczony i wymaga renowacji. W zachowanych budowlach można by zrobić muzeum, kawiarnię i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Ochoty.